Pragnę serdecznie powitać na naszej uroczystości, na tej naszej modlitwie dziękczynnej, wiceprezes Rady Ministrów, panią Beatę Szydło, senatorów i posłów w osobie pana Marka Pęka, Zbigniewa Cichonia, pani Małgorzaty Wasserman, wojewodę małopolskiego, pana Piotra Ćwika, wiceprezydenta miasta Krakowa, Andrzeja Kuligę, małopolskiego kuratora oświaty, panią Barbarę Kobak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, pan Bolesław Kosior oraz radni miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Skawina, pan Ryszard Majdzik, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Kraków, pana Filipa Musiał, panią Zuzannę Kurtyka, prezesa zarządu portu lotniczego Balice, pana Radosława Włoszka, prezesa zarządu Tauron Polska Energia, pana Filipa Grzegorczyka, dyrektora Jana Kosierowskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, okręgowego inspektora pracy w Krakowie, dyrektora Józefa Bajdel, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pana Jacka Pająka, zakon rycerzy świętego Jana Pawła II, przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pana Wojciecha Grzeszka, wraz z zarządem, duszpasterzy przybyłych ludzi pracy na tą uroczystość z diecezji tarnowskiej i krakowskiej, wszystkich członków Solidarności, wszystkich ludzi dobrej woli, dobrego serca, którzy w dniu dzisiejszym dziękują Bogu z nami za ten czas i za te chwile trudne sprzed 38 lat. 38 lat temu, mniej więcej o tej samej popołudniowej porze, nie tylko w Gdańsku i na Wybrzeżu, ale w całej Polsce, jak doskonale pamiętam tamte dni, wybuchły entuzjazm, radość, u wielu poczucie ulgi, ale też wiemy, i to są ostatnie sekwencje słynnego filmu Człowiek z żelaza, już uruchomiony mechanizm nienawiści i chęci, aby zdusić to, co dopiero się zrodziło. Niezależne, samorządne związki zawodowe, Solidarność. Mało kto zapewne wtedy przeczuwał, że to, co wtedy stało się źródłem wielkiego narodowego uniesienia, wpisuje się w wielką historię zmagań o niepodległą Polskę. Stulecie odzyskania niepodległości, które obchodzimy w tym roku, dla wielu, zwłaszcza młodych, może nieść ze sobą takie oto rozumienie, że od 100 lat jesteśmy jako państwo niepodlegli. Po 123 latach niewoli. A przecież to nieprawda. Prawdziwa niepodległość i suwerenność zostały nam dane zaledwie na 20 lat do 1939 roku, do chwili wybuchu II wojny światowej, a potem nastały okupacja hitlerowska, niemiecka z jednej strony i okupacja sowiecka z drugiej, a po 1945 roku i układach jałtańskich oddanie nas pod władzę wpływów sowieckich. Wielokrotnie przez najrozmaitsze wystąpienia Polacy protestowali przeciwko temu, co się wtedy stało, co zostało zadekretowane. Zdradziecko wobec Polski. Ale przecież to przesłanie, które płynęło od Wybrzeża,
a potem Jastrzębia i innych ośrodków, gdzie budziła się Solidarność, to przesłanie mówiło, powstaje Polska. Polska, która potrafiła poprzez 21 postulatów ogłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku wyrazić na sklejce to, co było przedmiotem wielu oczekiwań i marzeń i co znalazło swoje potwierdzenie i interpretację w postaci porozumień gdańskich podpisanych przez przedstawicieli strajkujących z jednej strony i przedstawicieli ówczesnej komunistycznej władzy w Stoczni Gdańskiej. Rzeczą znamienną jest to, że pośród wielu żądań socjalnych i społecznych pojawiły się też takie, które stanowiły pewien znaczący wyłom w ówczesnej totalitarnej władzy. Odnosiło się to zwłaszcza do punktu trzeciego, do postulatu trzeciego, gdzie strajkujący w imieniu całego społeczeństwa polskiego domagali się realizacji zapisów konstytucji PRL-u o wolności słowa, druku i publikacji. I rzeczą znamienną jest także i to, że w porozumieniach podpisanych z władzą komunistyczną znalazł się zapis mówiący o tym, że rząd zapewni transmisję radiową niedzielnej mszy w ramach szczegółowego uzgodnienia z episkopatem. A zaraz potem, nie przedtem, kolejny zapis, że działalność radia i telewizji oraz prasy i wydawnictw powinna służyć wyrażaniu różnorodności myśli, poglądów i sądów i że działalność tych środków komunikacji społecznej powinna podlegać społecznej kontroli. Ale w tych postulatach, a także w całym kształcie podpisanych porozumień nie było mowy o ojczyźnie, o narodzie, o niezależnej i suwerennej Polsce. Natomiast było uznanie wiodącej roli PZPR-u i uznanie ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych. Wiemy, że trudno było co innego wtedy podpisać, że na tym polegała także konieczność znalezienia kompromisu. Ale właśnie wtedy, kiedy trwały strajki, 26 sierpnia 1980 roku, uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, kardynał Stefan Wyszyński w ważnym przemówieniu wzywał do zaprzestania strajków, nie kryjąc obaw, które targały jego serce przed możliwą interwencją wojsk sowieckich. I to wezwanie do przerwania strajków było wtedy niezmiernie nagłaśniane także w odczuciach bardzo wielu ludzi, zwłaszcza strajkujących. Prymas mógł jawić się jako ten, który jest już poza narodem i jego najświętszymi pragnieniami. A przecież cenzura wycięła z przemówienia kardynała Wyszyńskiego niezmiernie ważny fragment, który brzmiał następująco. Abyśmy mogli wypełnić swoje zadania
niezbędna jest suwerenność narodowa, moralna, społeczna, kulturalna i ekonomiczna. Choć dzisiaj tak jest, że pełnej suwerenności między narodami powiązanymi różnymi układami i blokami nie ma, to jednak są granice tych układów, granice odpowiedzialności za własny naród, za jego prawa, a więc i prawo do suwerenności. Pojawiły się zatem w przemówieniu kardynała Wyszyńskiego rzeczy przekraczające, i to zdecydowanie, i zapisy owych postulatów MKS-u, jak i treści podpisanych porozumień. Bo była mowa o suwerenności, jeszcze nie politycznej, ale jakże jasno do niej prowadzącej poprzez troskę o suwerenność narodową, moralną, społeczną, kulturalną i ekonomiczną. I można powiedzieć też, że to wszystko, co się działo przez cały ten, jak się potem mówiło, festiwal pierwszej Solidarności, to było realizowanie tego, co nakreślił w swoim przemówieniu jasnogórskim prymas Wyszyński. Powstała Solidarność, wielki ruch skupiający 10 milionów Polaków. To był prawdziwy wyłom, gdy chodzi o totalitarny system. To był wyłom nie tylko w Polsce, ale to było zdarzenie budzące wielki rezonans społeczny i w krajach ówczesnego bloku sowieckiego, ale także na Zachodzie. Bo dokonało się coś niezwykle ważnego. Upomnienie się o suwerenność narodów w różnych przejawach życia tego narodu. I warto dzisiaj, drodzy siostry i bracia, kiedy przeżywamy stulecie odzyskania niepodległości, spojrzeć na to, co mówił prymas Wyszyński do Solidarności podczas owego festiwalu Solidarności. I odczytać te przesłanie, jakie kierował wówczas do ludzi Solidarności, jako niezłomne i bardzo konsekwentne upominanie się o niepodległość w tamtej szarej, trudnej, PRL-owskiej rzeczywistości. 7 września, a więc niewiele, tydzień zaledwie po podpisaniu porozumień, przyjął prymas w swojej prywatnej kaplicy namiotowej przywódców Solidarności i mówił im tak, niezwykle ciepło i ojcowsko. Wy najmilsi, podejmując trudne zadania, musicie związać się z przekonaniem, że na tym świecie owocne dzieła dokonują się tylko przez miłość Boga. Wiem, że w waszym trudzie bardzo wam zależy na tym, aby nie ujawniła się żadna nienawiść. Okazaliście prawdziwie chrześcijańską postawę, szanując człowieka, jego życie i dobro, które naród posiada. 19 października 80 roku, tuż po pierwszej mszy świętej radiowej. Składam wam, najmilsi, szczególne wyrazy uznania za waszą wrażliwość na miejsce Boga w pracy. Za to, że upomnieliście się o mszę świętą wśród strajkujących i o mszę świętą w radiu dla chorych i cierpiących. 10 listopada 80 roku, po jak pamiętamy dramatycznym
zatwierdzeniu przez Sąd Najwyższy statutu Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Solidarność. Mamy widzieć przed sobą cały naród, społeczeństwo, państwo, a potem wielką dziedzinę ludzkiej pracy. Wszędzie są zadania, obowiązki i prawa. Hierarchię tych wartości trzeba utrzymać. Pamiętajmy zawsze, gdy zwyciężamy, to po to, by służyć, a nie po to, by nam służono. Służyć rozwojowi człowieka, by się nie upadlał. Służyć rodzinie domowej, której jesteście ojcami i synami. Służyć narodowi, którego jesteście dziećmi. Służyć społeczeństwu, które oczekuje od was pomocy. Służyć państwu w granicach, jakie nakazują obowiązki. I pamiętajcie, że ponad wszystkim Kościół Jezusa Chrystusa jest Kościół Jezusa Chrystusa, którego nazywamy robotnikiem. Grudzień 80 roku. Nie dążymy do tego, aby z Solidarności, jak o tym pisała prasa zagraniczna, stworzyć związki wyznaniowe. Co nie znaczy, że te związki nie mają się opierać na Ewangelii i katolickiej nauce społecznej. 2 kwietnia ksiądz kardynał jest już bardzo poważnie chory. To jego spotkanie ostatnie z Solidarnością, dokładnie z Solidarnością Wiejską, o której rejestrację upominał się z ogromną mocą. Przed błogosławieństwem końcowym powiedział wtedy: przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko postulaty społeczno-zawodowe, ale i inne będą na pewno osiągnięte przez potężny ruch Solidarności Przemysłowej i Solidarności Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych. Na pewno to osiągniecie. I 3 maja 81 roku prymas jest już umierający. Ostatnia jego rozmowa z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, na którego 10 dni później zostanie dokonany zamach na placu Świętego Piotra. Mówiąc o sytuacji w kraju, umierający prymas zapewniał Jana Pawła II: po wywalczeniu przez episkopat prawa związków zawodowych dla rolników indywidualnych powstała wielka baza społeczna dla pracy Kościoła, przemysł i wieś. Obydwa niezależne związki dotykające tych wielkich przestrzeni pracy ludzkiej, ówczesnej, przemysł i wieś. Otwarte przestrzenie dzięki chrześcijańskiemu światopoglądowi przyjętemu przez Solidarność, przestrzenie otwarte na pracę Kościoła. Kiedy w marcu 81 roku wybuchł konflikt bydgoski, który groził całkowitą konfrontacją między władzą a Solidarnością, prymas Polski wzywał do roztropności. I wypowiedział jakże znamienne zdania wtedy, bardzo osobiste. Każdy z nas jest odpowiedzialny indywidualnie.
Gdyby w wyniku jakichkolwiek zaniedbań z mojej strony, albo też nieodpowiednich posunięć, zginął chociażby jeden Polak, chociaż jeden młody chłopiec, nie darowałbym sobie tego nigdy. Tak myślę ja. A sądzę, że i każdy z panów tak myśli. Troska o każde polskie życie, zwłaszcza młode. Nie dziwmy się tej jego wrażliwości. Młodego jeszcze księdza, który patrzył zwłaszcza na tragedię Powstania Warszawskiego, którego był kapelanem. A jednak były ofiary stanu wojennego wprowadzonego przez komunistyczną władzę 13 grudnia 1981 roku. I ta symboliczna ofiara z 1984 roku, rok po drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny, której hasłem były słowa „Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja”. 19 października 1984 roku doszło do porwania i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tego, który głosił Ewangelię. Tego, na którego ustach jakże często pojawiały się słowa świętego Pawła z listu do Rzymian: nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężajcie. I który tak często w swoim nauczaniu odwoływał się do tego, co uważał za osobisty skarb. Osobisty, ale i także całego polskiego narodu. Nauczanie prymasa tysiąclecia i nauczanie Jana Pawła II. Dzisiaj wiemy, ich ofiara krwi i życia nie była daremna. W ich życiu spełniła się historia ziarna rzuconego w ziemię, które musi obumrzeć, aby przynieść plon stokrotny. Wielu przecież było takich, także niech znanych nam z imienia i nazwiska osób, które za niepodległość Polski w tamtym czasie, w początku lat 80. i później, oddali najwyższą cenę, swoją krew i swoje życie. Ale zawsze jest taka cena niepodległości. Uczyliśmy się tej ceny przez całe długie lata nocy zaborów. A potem w czasie II wojny światowej i w czasach PRL-u. I dlatego dzisiaj, 38 lat po podpisaniu porozumień gdańskich, gdy dziękujemy Panu Bogu za to, co wówczas się dokonało, a jednocześnie mając świadomość zobowiązań, które płyną do nas poprzez postawę prymasa tysiąclecia, poprzez nauczanie Jana Pawła II, poprzez ofiary stanu wojennego, śmierć księdza Jerzego i także innych księży w 1989 roku. Tym bardziej musimy się modlić o to, aby z tego testamentu, który zostawił kardynał Wyszyński polskiemu narodowi,
z dnia 26 sierpnia 1980 roku, by z tego testamentu nic nie uronić, ale chcieć zachować i urzeczywistniać. Bo kiedy dzisiaj mamy już na miarę możliwości uzyskaną suwerenność polityczną jako państwo, to ciągle na nowo musimy się zmagać o suwerenność narodu, o suwerenność moralną, społeczną, kulturalną i ekonomiczną. Amen.